Dobra. Elegancko. Zobaczymy, jak będzie schodzić do gołębi. Gołębie są tu, ona tam. Ale Przemek, ścignij je. Jest, będzie atak. Jest, będzie atak. O, pięknie. Tak. Jeszcze się zbliży. Dobrze. Zdejmuj sweter i zagoń je. Widzi je. Nie wie... A nie, no, cześć, jest parę w powietrzu. Nie chce zawrócić za nimi. Jest, krąży, krąży. Dobra, jest atak, dobra. Jest. 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 Dobra, zawróci. Ale go podeszła. Ale go podeszła. Dobra, jeszcze będzie jeden atak. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Tak, za tamtym pójdzie Przemek. Tam sobie oddaliła gołębia. Dobre, Murzyn. A Murzyna nie tak łatwo trafić. No nic, zobaczymy, gdzie pójdzie. Zawróci chyba jeszcze. Weź kurtkę i za tego zamachaj. Tak, jest zawrotka. Tak, nie jeszcze. Dobra, będzie atak następny. Jest, idzie. Upatrzyła sobie Murzyna. Dobra, nie dała rady. Pójdzie za nim jeszcze. Pójdzie, nie odpuści mu. Tak, świetnie, dobra. Murzyn, udało się. Przeżył znowu. Będzie następny atak, już coś widzi. Ciągle za tym samym Murzynem. Ciągle za tym samym. O, cholera, za drzewami będzie atak. Jest, tam Murzyn jest, tak, idzie za nim. Wywinął się, tu się wywinął. Dobry Murzyn. Znowu go. Ale za nim cały czas, patrz, za nim będzie szła. Ciągle cały czas za nim. No, ciekawe, czy go wreszcie zamęczy, czy nie. Dobra, o pięknie, odskoczył Murzyn, o tak. A ona dalej chodzi. O, chyba się już zmęczy. Nie, nie chce odpuścić, zawzięta. I znowu widzi Murzyna i znowu za nim idzie. Tylko idzie na wznoszenie, widziałeś? Idzie się wznieść, tak, tam ma prądy wznoszące. A się chyba już zmęczyła. Dobra. O, dobrze zrobiłeś. Dobra. No dobra, a gdzie tamte? Na niebie? O, ładnie tam wysoko. No dobra, poczekamy na następny atak. Jak toreczka wróciła, jak na zamówienie. Jak na zamówienie wróciła. Uff. Ach, poszła za gołębiem. Gołąb wrócił. To ona też oczywiście. Pięknie. No i dobrze, niech ćwiczy gołębie. Jest gołąb pod nią. No prawie, żeby go złapał. Dwa jastrzębie, dwa. Proszę Państwa, patrzcie. Patrzcie, dwa jastrzębie. No, może ktoś by mi nie uwierzył, że ja tu mam dwa jastrzębie. O kurczę, fajnie. Już nie tylko, no ta idzie w atak, tak się ją przejmę. O, tam oddzielony gołąb. Kończaty.
dziadego przeatakowała. O, zawrotka, zawrotka. Kurczę, że nie wiem, co się z tamtą drugą dzieje. Odleciała. A tu tej nie widać. No dobrze, to ja się wyłączę. No i takie to ganianie. No jeszcze sobie nadszedł następny, ale ten to jest myszołów. Piękna, piękny ptak. Ale to już myszołów. Tego to się nawet moje gołębie nie boją. Atakuje, jak nie popuściła, przyszła, pociągnęła gołębia. No, a kogo teraz? Ale się zawzięła na tego końciatego. Och, a końciaty mógłby trochę uciec. O kurczę, żeby mi go nie wzięła, bo byłoby szkoda. No, tak końciaty ucieka, radzi sobie. Ta odeszła tu, tak zwany kurzy, myszołów. No, przejmę jastrzębicę, bo zawróci chyba. Zawraca. Kurde, w co ona wali? Uf, końciatego. Cholera, bo jeszcze mi go złapie, no. Końciaty, wracaj na gołębnik. Derez jeszcze chodzi. Znowu przyszła jastrzębica. Ale zawzięte. Ale zawzięte. No jeszcze się końciatemu udało. Ale ona mu nie popuści, dopóki on nie wyląduje. Derez wylądował przed chwilą. Ach! Pięknie ten końciaty sobie radzi. Pięknie, a ona dalej za nim. I nie chce mu odpuścić. I znowu za nim. Mnie to się w ogóle nie boi. On to tu jakby się bawił z nią, pod nią podlatuje. Skubany lot ty. A, to lubię te gołębie. Kończate to są kończate. No dobra, jeszcze ją pociągniemy. Końciaty się testuje, czy co? Ja już sam nie wiem. O, znowu pikuje. Usiadł końciaty. Kurczę, młody, to gówniarz młody był, tegoroczny. Usiadł mi przed chwilą nad głową. Nie dał się. Odleciała. A tam następny jakiś, tylko ciężko mi go stwierdzić, ale chyba kurzy. Ale to nie ten sam, co go wcześniej nagrywałem. Tych kurzych to tu dużo jest. Dobra, jastrzębica odeszła. Przelecę po niebie, czysto. Gołębie to już tak jakby się nawet bardzo nie przejmowały tym jastrzębiem. Tak, no dobra. No dobra. No dzisiaj chociaż coś tam nagrałem, bo takich ataków jak nagrywałem właśnie przed chwilą, to ja to mam masę. Tylko nie zawsze mam kamerę. A czasami nawet nie zdążę kamery włączyć. Już jest po ataku. No dobra, wyłączymy. Dziękuję za uwagę Państwu. Skubanego nie nagrałem. Nie wiadomo kiedy się pojawił. Już normalnie czułem, że będę zawiedziony. Szkoda, że nie nagrałem przed chwilą ataku. Był super atak. Nie zdążyłem. To znaczy kamera jest taka, że trzeba otworzyć, odczekać chwilę, dopiero wcisnąć. O, upatrzył coś. Tiplera, za czerwonym tiplerem.
na tym. Ach, nie daje odpuść, nie odpuszcza. I dawaj za nim. Tak, i prawie że dla mnie w głowę. Ach, już go prawie miał. Jakie bydle. Patrz. Ale skurwiel w ogóle się nie boi człowieka. Nad głową mi przeleciał. Samicora. Piękna maszyna do zabijania. Wczoraj nie nagrałem wielu ataków. Kurczę, kamery nie miałem. No i cóż, rozpierzchły się gołębie. No i dobrze. Poruszył im trochę krew. Ja sobie tu poczekam z tą kamerką. Wczoraj, a właściwie to Arek do ciebie mówi, ale do państwa, co oglądają, też powiem. Wczoraj to tu miałem taniec śmierci na niebie. Nie złapał co prawda nic, ale to było coś niesamowitego. To ten jaszcząb się jak tancerka zachowywał. Nadszedł z potężnej wysokości. Nie wiem, czy kamera coś tu uchwyca. Bo to prawie, że w stronę słońca świecę. Drżę kamerą, bo się rozglądam, czy ona się pojawi jeszcze. Mówię ona, bo to jest samica. To jest samica jaszczębia. To już ja rozpoznaję tyfusy. No i fajnie, bo mi gołąbki, tak mówię, krew im poruszyła, przypomniała im, że jest niebezpieczeństwo. To ja tu z tego co wiem, to w kamerze mam baterie słabe. Ja bym się tu rozłączył teraz. Ja sobie poczekam, aż ona znowu wróci. Może wróci. Po stopniu zajadłości stwierdzam, że raczej głodna jest i no nie powinna odpuścić. Także ja się tu wyłączę teraz. Skurwiel nie wiadomo skąd się pojawił. I to... Nie, w sam dach. W dach. No we mnie, w głowę by mi walnął. O, głowę by mi walnął. Uwierzy kto? No nie, on nie popuści. Głowę by mi walnął. To są już dwa jaszczębie. Bo dwie minuty temu poleciał jaszcząb tam, a ten uderzył stąd. No nie mógł stamtąd przelecieć tu. Czyli to są dwa jaszczębie. Dwa jaszcząbki są już tutaj u mnie. No ten to zawzięty był. Oj, chyba głód już w tyłek zajrzał. Oj, chyba zajrzał. No niesamowite to było. No dobra, niech się gołębie szkolą. Trudno. Dobra, to wyłączam, poczekamy na następne. No chyba na tamtego trzeba poczekać. Nie wiadomo skąd wyskoczyła. Nie wiadomo skąd. Wykiwał ją tipler. Na razie. Zobaczymy na jak długo. Ale no nie wiadomo skąd wyskoczyła. To był wyskok znienacka. Znikąd. Ciągnę kamerą, bo chyba zawróci. No, zawróci. O. Tak. Poleci tam. Tam, dobra. Zawraca chyba z tamtej strony. Przelecał się, będę gasił. A, tam w las poleciała. Dobra, to na razie stop.
Jest, dojrzała moje gołębie. Idzie atak na moje gołębie. Tam gdzieś z tyłu mam gołębie. Nie wiem jeszcze, jak uderzy. Aha, tam są gołębie. Idzie, idzie, podnie, 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 idzie, podnie, tak. O, odcięła sobie coś. Dobra. Dobra. Coś tam musiał, a jest, jest. Tam, jakiś biały odciął. Ale ciśnie za nim. No nie wiem, co się tam wydarzy za tym lasem. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Albo wyskoczy biały. To jakiś Budapeszt dzisiaj przypiął się do mojego stada. I dlatego odleciał. No, czekamy. Czekamy. No, poczekamy. Gdzie to jest stado? A tam. A podniosły się trochę. Psychicznie mocne. No, cisza nad lasem. Nic nie widać, ani jaszczębia, ani gołębia. To nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, to tu skończymy teraz.